Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj zapraszam Was na film na temat tego, że tonę w rzeczach. Jakiś czas temu wspominałam Wam już, że powoli zaczynam przygotowywać się do przeprowadzki i to są takie przygotowania, które, wiecie, no nie trwają jeden dzień, nie wyrzucam wszystkiego naraz, tylko powoli, krokami, gdzieś tam jakimiś etapami, pomieszczeniami, czy nawet szufladami i pudełkami, staram się posegregować tą naszą przestrzeń, staram się wyeliminować z domu rzeczy, które nie są nam potrzebne, które nie były przez nas używane wiele, wiele miesięcy, a czasami nawet i lat. Więc jeśli chodzi o nas i o porządek w domu, to u nas bywa, szczerze mówiąc, w tym różnie. Jak Wam wspominałam, ja trochę mam taki charakter perfekcjonistki i niestety bardzo często objawia się to tym, że albo jest wszystko na 100%, albo nic. Więc jeśli ja sprzątam, to staram się sprzątać naprawdę już tak idealnie i wszystko musi być poukładane pod linijkę. I to mnie trochę gubi, bo właśnie teraz już trochę się tego uczę w zasadzie, że czasami ogarniam mieszkanie, tak wiecie, byleby było, byleby nie było wstydu, ale gdzieś tam z tyłu głowy no nie czuję się wtedy, że jest tak w pełni posprzątane, w pełni wszystko posegregowane. I trochę się tego uczę. Generalnie lubię porządek. Czy lubię sprzątać? Nie wiem. Czasami może lubię, ale jak muszę, to nie lubię. Jak każdy, wiadomo. Jeśli chodzi o porządek u nas w domu, no to tak jak mówię, bywa różnie, ale jest to spowodowane, mam wrażenie, nie tylko tym, że czasami nam się po prostu nie chce, ale też tym, że po pierwsze, nie mamy zmywarki, więc często zdarza się tak, że po prostu naczynia po całym dniu czekają na nas w kuchni wieczorem i trzeba je pozmywać. Czasami zdarza się, że nikomu się nie chce tego zrobić, więc one sobie czekają następnego dnia. Czasami się tak zdarza, że idziemy do pracy i wiecie, naczynia z kolejnego dnia na nas czekają i może uznacie mnie za flejuskę, ale czasami zdarzyło się tak, że nie było się w czym napić herbaty. Nie myślcie, że to, wiecie, były takie sterty. No nie, bo my z racji tego, że ja trochę staram się minimalizować tę przestrzeń, mamy naprawdę niewiele kubków, chyba 6 czy 8, o ile dobrze liczę. Więc wiecie, to nie były jakieś tam ogromne ilości, tylko wystarczyło, że wypiliśmy 3 czy 4 razy jakąś herbatę bez umycia tego na bieżąco i już tworzył się bałagan. I to właśnie jest związane z tym, że nie mamy zmywarki. Ten bałagan tworzy się też przez to, że niestety w mieszkaniu, w którym obecnie mieszkamy, nie mamy takich miejsc do przechowywania. To mieszkanie ma 2 pokoje i w jednym pokoju, w którym teraz siedzę, my sobie powiedzmy żyjemy, mamy tutaj łóżko, biurko, nasze szafy i toaletkę, suszarkę na pranie i to są takie, wiecie, rzeczy pierwszej potrzeby, a w drugim pokoju mamy tak zwaną graciarnię. I niestety tam dzieje się tragedia, tam jest wieczny bałagan. Z racji tego, że właśnie nie mamy jakiejś takiej szafy, w której moglibyśmy poukładać sobie wszystko i przechowywać rzeczy, które nie są użytkowane na co dzień, więc tam jest po prostu wieczny bałagan i my robiliśmy do tego pokoju już kilka podejść, kilka razy go sprzątaliśmy i mijał tydzień i znowu wszystko było zagracone, bo tam stoi i mój rower, i deska do prasowania, i suszarka do włosów, bo w łazience nie mam na to miejsca, i gitara Oscara. Tam generalnie jeszcze są meble po mojej prababci, bo jest i duża szafa, tylko to jest taka szafa, w której wiecie, no nie do końca jest miejsce, żeby sobie tam wszystko poukładać. Jest kanapa, są 2 wielkie fotele, jest dosyć spory stolik, więc tam tych mebli jest sporo, więc też nie ma jak tej przestrzeni zorganizować, ale wiadomo,
że jest to nasze mieszkanie przejściowe, dlatego też bardzo by mi zależało, żeby w tym naszym nowym domu zorganizować sobie przestrzeń w taki sposób, żeby wszystko miało swoje miejsce. I wydaje mi się, że to jest taki pierwszy klucz do sukcesu, żeby po prostu odkładać rzeczy na miejsce, ale żeby te rzeczy miały swoje dedykowane miejsce w domu. Czyli jeśli mamy nawet coś takiego jak, nie wiem, u nas nie ma miejsca na przykład parownica do ubrań. U nas nie ma miejsca, no nie wiem, powiedzmy kurtka robocza Oskara. Nie mamy żadnej takiej szafy, do której moglibyśmy to powrzucać, więc wszystko jest na wierzchu i nie oszukujmy się, po prostu w takiej przestrzeni nie da się utrzymać porządku. Więc pierwszą rzeczą, którą na pewno zrobię w nowym domu, no to właśnie wyznaczę na każdą rzecz miejsce, na wszystko chciałabym, żeby było posegregowane i zorganizowane. Przeznaczyliśmy w naszym domu sporo, naprawdę sporo miejsca na takie właśnie pomieszczenia, które pozwolą nam utrzymać porządek, bo będziemy mieli spiżarkę, w której będziemy mogli pochować wszystkie rzeczy, które normalnie stałyby na blacie. Mam tutaj na myśli, wiecie, jakąś sokowirówkę, jakiś blender i tego typu rzeczy. Wiadomo, że Thermomixa będziemy mieli na blacie, ale chodzi mi tutaj na przykład o taki blender sportowy, który ma Oskar, albo o toster taki, z którego wyskakują kanapki, w sensie te chlebki. I tego typu rzeczy wszystko chciałabym to wrzucić do spiżarki, żeby to nie stało na wierzchu. Mamy pomieszczenie, które będzie pralnią. Tam chciałabym, żeby były wszystkie rzeczy związane z chemią domową, z praniem, z prasowaniem, z jakimiś takimi rzeczami pokroju apteczka domowa i tego typu rzeczy, żeby to było takie pomieszczenie gospodarcze. Tam chciałabym zrobić sporo półek, żeby po prostu wszystko miało swoje miejsce i jakieś swoje pudełko. Na pewno takimi pomieszczeniami, które pozwolą nam zorganizować tą przestrzeń, będą dwie garderoby, bo jedna, oczywiście zamiast szaf, tutaj jakby duże szafy też spełnią tą samą funkcję i jedną tą garderobę będziemy mieli przy sypialni, gdzie chciałabym po prostu, żeby były to takie rzeczy naszego codziennego użytku, a druga garderoba będzie przy wiatrołapie i tam chciałabym trzymać ubrania sezonowe i ubrania takie wierzchnie typu buty, płaszcze, kurtki i tak dalej. W kwestii szafy też właśnie uważam, że fajnie jest sobie jednak te ubrania sezonowe chować. Takie jest moje zdanie. Wiadomo, że każdy może mieć jakiś tam swój sposób na organizację tej przestrzeni, ale według mnie jak schowamy sobie te swetry i nie patrzymy na nie latem, to mamy tak jakby szafę, która jest w pełni do użytku. I nie wykluczamy na przykład tej i tej półki, bo tu są bluzy i swetry, to tego teraz nie noszę, bo teraz jest lato. Tylko jakby patrzymy na szafę jako na całość i są tam elementy, które możemy zawsze i wszędzie założyć. Wiadomo, że bluza to jest taki element, który możemy i latem, i zimą nosić, ale na przykład swetry to już jest raczej taki element, który nosimy tylko w te jesienno-zimowe okresy. Także ja jestem fanką chowania rzeczy sezonowych i pomimo tego, że my za bardzo nie mamy teraz warunków, żeby gdzieś tam sobie to pochować, bo tak jak mówię, nie mamy żadnej szafy, to ja i tak wyciągam te rzeczy, pakuję sobie do kartonów albo do worków na śmieci, wynoszę do tego drugiego pokoju i piorę to wszystko, jak przychodzi zima. Latem swetrów w szafie nie mam i to też pozwala mi zachować jakąś taką czystość umysłu. I właśnie na tej czystości umysłu najbardziej mi zależy, żeby ta głowa była taka nieprzepełniona, nieprzebodźcowana, niezawalona tą ilością rzeczy i myślę, że to jest taki klucz do sukcesu, żeby po prostu lepiej się czuć na co dzień. Wiadomo, że nie wszystkie osoby tak mają, ale większość osób tych, z którymi rozmawiam na ten temat, ma tak, że jak jest uporządkowana przestrzeń, to jest bardziej uporządkowane w głowie. Ja na przykład jak nie wytrę w pracy biurka przez 2 czy 3 tygodnie z kurzu,
i ja mam automatycznie pogorszoną jakąś taką wydajność pracy. Mam wrażenie, że nie mogę się skupić. Jakaś jestem taka rozdrażniona, po prostu czuję, że muszę coś zrobić z tą przestrzenią i mi to pomaga. Wiem, tak jak mówię, że nie wszyscy to mają, ale jednak myślę, że sporo osób rzeczywiście tak ma. No i ważne jest, żeby jeśli jesteście tego typu osobą, zorganizować sobie tą przestrzeń i sprawić, żeby ona po prostu była uporządkowana na swój własny sposób. I to ma być wasz porządek, to wy macie wiedzieć, gdzie co się znajduje. No i ja na przykład mam tak, że lubię, jak jest jak najmniej rzeczy na wierzchu, jak jest wszystko poupychane po szufladach, szafkach i zamknięte. Lubię też, jak w tych szafkach jest posegregowane. Oskar się ze mnie śmieje, że ja do każdej szuflady wpycham organizery. Tutaj właśnie w tej szufladzie trzymamy na przykład naszą bieliznę, skarpetki, tego typu rzeczy i wszystko mamy osobno w przegródkach. Moim zdaniem to jest super opcja, żeby wszystko nie było tam wymerdane i dla mnie to jest mega komfort, jak rano wstaję i po prostu biorę daną parę skarpetki, daną parę skarpetek i je ubieram. I nie muszę szukać i się denerwować już rano, że nie mogę znaleźć drugiej skarpety do pary. To są takie drobne rzeczy, ale one uważam bardzo, bardzo wpływają na naszą, na nasz taki spokój psychiczny. Więc ja dążę do tego, żeby posegregować sobie to wszystko. Ta przestrzeń, w której aktualnie się znajdujemy, nie bardzo nam pozwala na to. Robię to, co mogę, ale no, mam trochę ograniczone możliwości. Nie chcemy też tutaj inwestować w to mieszkanie i kupować jakiejś szafy, no bo za chwilę się przeprowadzamy, więc nie miałoby to jakiegoś większego sensu. Ale staram się zminimalizować tą ilość rzeczy i sprawić, żeby wszystko właśnie miało swoje miejsce. Wiem, że dla niektórych temat może być banalny i pomyślicie sobie, Boże, no co ona gada, przecież to są oczywiste oczywistości, ale wiem, że nie dla wszystkich. Ja w swoim najbliższym otoczeniu mam naprawdę przynajmniej kilka osób, które są zakopane rzeczami. I to jest wieloletnie zagracenie, którego ciężko jest się pozbyć. I taka minimalizacja ilości rzeczy i odgracanie się, czyli tak potocznie zwany teraz decluttering, jest naprawdę procesem, długotrwałym procesem, którego nie ogarniecie tydzień, w weekend, czy nawet w miesiąc. To musi potrwać tygodniami, to musi potrwać miesiącami. Ja pozbywając się rzeczy z własnego otoczenia, bardzo często mam tak, że jakiegoś momentu robię porządki przykładowo w jakiejś szufladzie i stwierdzam, że ta konkretna rzecz nie jest jeszcze do pozbycia się, będę ją jeszcze używać, a robię porządki na przykład w tej samej szufladzie za 2 czy za 3 miesiące, czy za pół roku i stwierdzam, że ja przez te pół roku tej rzeczy nie użyłam, zapomniałam w ogóle, że ją mam, bez sensu tutaj leży i stwierdzam, że jednak się jej pozbędę. Do pewnych rzeczy niestety trzeba dojrzeć i nie zawsze takie kompulsywne jakieś pozbywanie się rzeczy jest dobre. Ja absolutnie do tego nie namawiam. Dla każdego inne rzeczy będą miały inną wartość. Dla jednego cała szafa pamiątek będzie wartościową rzeczą. Dla drugiego na przykład nie będzie to istotne, bo chce mieć jakieś tam wspomnienia w swojej głowie czy pod postacią zdjęć na przykład w małym kartoniku. I każda osoba wiadomo, że inaczej sobie tą przestrzeń zorganizuje i są skrajni minimaliści, a są osoby, które mają dużo rzeczy, ale gdzieś tam wewnętrznie i tak chcą stosować ten minimalizm. Ja mogę się pochwalić, że na pewno w kwestii kosmetyków udało mi się bardzo ograniczyć ilość. Nie kupuję już na zapas, kupuję dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście coś mi się skończy. Łapię się ostatnio nawet na tym, że czasami nawet jak jest promocja, to ja nie kupuję i czasami tego żałuję, bo później stwierdzam, że mogłam zamówić, teraz bym miała na zapas, ale po prostu nie chcę się zapętlić w taką, w taki kozi róg, w który kiedyś się zapędziłam, jak byłam na studiach, gdzie po prostu kupowałam za dużo tych rzeczy i
w tych rzeczach naprawdę tonęłam. Wydawało mi się wtedy, że to jest fajne mieć dużo, a teraz mam wrażenie, że im mam mniej, tym jest mi lżej, tym mam mniej do sprzątania. Też im rzeczy macie mniej, tym o mniej rzeczy musicie dbać. Więc ja uważam, że fajne jest takie pozbywanie się rzeczy. Wiadomo, że nie chodzi o to, żeby to wyrzucać, ale żeby oddać potrzebującym, czy sprzedać, żeby odzyskać trochę kasy, żeby dać jakimś rzeczom drugie życie, bo no jest tak, że dla ciebie dzisiaj to może być śmieć, a dla kogoś skarb i na odwrót, więc ja nie zachęcam do wyrzucania, a do pozbywania się rzeczy ze swojego otoczenia. To, co mogę Wam polecić, to książka Marie Kondo, Magia sprzątania. Bardzo mi dała dużo do myślenia i trochę wiadomo, że trzeba brać na nią poprawkę, bo tam mam wrażenie, że troszeczkę to jest skrajnie powiedziane, żeby wziąć każdą rzecz i ją obejrzeć i zastanowić się nad nią i tak dalej, to jakby to jest okej, ale też no bez przesady, że musi być to każda rzecz, którą mamy w domu. I to, co jeszcze Wam mogę polecić, to jest podcast chociażby, gdzie Gabi opowiada właśnie o minimalizmie i o takim pozbywaniu się rzeczy i to, co minimalizm jakby w życiu na co dzień daje. Ja się bardzo utożsamiam z jej myśleniem i mam bardzo, bardzo podobne, więc zawsze przyjemnie mi się słucha jej odcinków. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wy na ten temat sądzicie, czy uważacie, że przed przeprowadzką warto sobie zrobić taki przegląd domowy i przejrzeć wszystkie rzeczy. No i koniecznie napiszcie, czy jak się przeprowadzaliście, to wszystko było na hura, czy jednak mieliście trochę czasu, żeby to sobie posegregować. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro. Pa, pa.